Zadano od 8 do 10, czy jak ja to lubię nazywać, trylogia Oni. Dzisiaj chcę wam powiedzieć dlaczego moim zdaniem było to najlepsze co spotkało ninjago. Zanim jednak zaczniemy, zachęcam Was do subskrypcji, bo to was nic nie kosztuje i lecimy po 14 tysięcy. Wbijmy o tym film tak z 1000 w górę. No i dziękuję jeszcze wszystkim wspierającym i już zaczynajmy. Zacznijmy od najbardziej kontrowersyjnej rzeczy, czyli zmiany wyglądu ninja. Wydaje mi się, że w większości osób ta zmiana nie przypadła, ale ja osobiście uważam ją za plus. Już tak naprawdę po czterech latach od premiery sezonu 8 wydaje mi się, że wszyscy wyszli na plus ninja, każdy ninja po prostu lepiej wyglądał moim zdaniem w tym nowym wyglądzie. No i się po prostu do tych nowych wyglądów już przyzwyczaiłem. I też wydaje mi się, że przez to, że został zmieniony wygląd ninja, to wszyscy myśleli, że będzie tak samo jak w filmie, tak bardziej dziecinnie i ogólnie, no ale okazało się być zupełnie inaczej. No jeśli już o tym rozmawiamy, to przejdźmy do klimatu i powagi, która panuje w tej trylogii. Więc tematy poruszane w tej trylogii są o wiele mroczniejsze niż w poprzednich. W sezonie 8 mamy pokazane tak jakby slumsy Ninjago City, różne gangi, gang motocyklowy oczywiście. W sezonie 9 mamy pokazany terror ze strony Garmadona. No i w sezonie 10 oczywiście też mamy pokazane bardzo mroczne rzeczy, jak na przykład mieszkańcy Ninjago zamieniają się w kamień. Nie jest to dość taka, wiecie, dla dzieci rzecz. No i tą powagę też oczywiście powoduje to, że w tym sezonie mamy o wiele ciemniejsze barwy, bym powiedział. Takimi najbardziej kolorowymi rzeczami są stroje ninja tutaj, ale w sezonie 9 no już niekoniecznie. No i teraz przejdźmy do animacji, która wygląda po prostu świetnie. Jakość tekstur jest naprawdę bardzo wysoka, no i nie wiem czy oni nie chodzili przypadkiem po jakimś mieście i po prostu robili zdjęcia jak, jakąś kamerą 8K czy coś takiego, bo naprawdę te tekstury wyglądają realistycznie i to bardzo. Oświetlenie wszystkich lokacji, tak jak padają cienie, jak pada słońce, wszystko jest naprawdę bardzo realistyczne. Tylko postacie wyglądają tak trochę dziwnie, są one może zbyt naświetlone. Na przykład, Garmadon bardzo się świeci, no i wygląda jakby faktycznie był zrobiony z plastiku. Ale mimo to, sezon ten naprawdę animacyjnie robi duże wrażenie. I coś, co mi się tutaj naprawdę bardzo podoba, to to, że ninja przegrali. Oczywiście nie na zawsze, bo później już wygrali mimo wszystko. Ale jednak, w sezonie ósmym nie udało się im wygrać z antagonistą. Wcześniej takiego czegoś po prostu nie było, że. Sezon zakończył się na tym, że ninja przegrali. I szczerze, mam nadzieję, że kiedyś takie coś jeszcze zobaczymy, bo wydaje mi się, że ten temat da się jeszcze kilka razy wykorzystać i to w ciekawy sposób. Fajnie, po prostu, było zobaczyć ninja w takiej innej sytuacji. Nie takie coś wiecie, że jakiś nowy gościu się pojawił, pokonamy go na końcu sezonu, będzie wszystko dobrze. Tylko po prostu tutaj było coś innego. No i może jest to dość mała rzecz, ale według mnie, bardzo to polepsza jakość sezonu ósmego. Końcówki, oczywiście. No i całego sezonu dziewiątego, który przez to jest bardzo unikatowy. Coś, co w tych sezonach mi się jeszcze naprawdę bardzo podobało, to muzyka. Nie brzmiona jak soundtrack z jakiejś kreskówki na Cartoon Network, tylko jak z filmów hollywoodzkich jakichś po prostu, wiecie, milionowych produkcji. Na przykład posłuchajcie tego... Mimo, że są traki z poprzednich sezonów, moim zdaniem też są naprawdę fajne, to jednak tutaj jest o wiele wyższy poziom. Dobra, teraz porozmawiamy o antagonistach, czyli o Harumi i Garmadonie. Najpierw zacznijmy od Harumi. Więc tak, moim zdaniem Harumi naprawdę ma świetny motyw, jak nie najlepszy ze całej serii. Faktycznie jest jej duży powód, dlaczego nie lubić Ninja, bo przez nich zginęli jej rodzice tak naprawdę, a tak jakby ją uratował Garmadon i całe miasto, więc dlatego też ona go lubi, więc naprawdę ma duży sens i nie jest to takie na siłę wymyślone. No i też oczywiście, aż do końcówki dziewiątego sezonu, moim zdaniem Harumi naprawdę wierzy w to, co robi, po prostu myśli, że to jest dobre, że uważa, że Garmadon faktycznie powinien rządzić Ninjago, no i to mi się bardzo tutaj podoba. Szybko jeszcze wspomnę o Garmadonie, który moim zdaniem naprawdę wypada tutaj dobrze. Wiem, że bardzo dużo ludzi nie lubi tego nowego Garmadona, ale według mnie ta jego taka w stuprocentowa złość, ten ta taki bezduszność może nawet w niektórych momentach, po prostu robi robotę i to jak ze sezonem na sezon się to coraz bardziej zmienia... Aż w końcu sezonie 10 ma taki moment. Wiecie, że może jednak jest dobry. Rozwój postaci. Na tych sezonach naprawdę zyskali według mnie Lloyd oraz na przykład taki Kol, który moim zdaniem stał się naprawdę taki dojrzały tutaj. Szczególnie z tym, Wood tam był w krainie o nich smoków. Fajnie było po prostu zobaczyć, jak sobie radzi w takiej nietypowej sytuacji. No tylko szkoda, że tak naprawdę po sezonie 10 wszystko zostało zresetowane, więc no już więcej tego nie możemy zobaczyć. Ale i tak według mnie najlepszym rozwojem postaci w tym sezonie jest oczywiście Mistake. Niesamowite jest to, jak z jakiejś tam zwykłej postaci pobocznej zrobili bardzo ważną postać. Okazuje się w ogóle, że jest ona jakimś oni i przyczynia się do wygranej Ninja. Przy tym poświęcając swoje życie, to ona opowiada naszym bohaterom całą historię o oni smokach i pomaga naszym bohaterom dostać się do tej krainy. Może nie specjalnie, ale wiecie o chodzi. Więc naprawdę, ta postać z takiej totalnie nieznaczącej postaci, o której najprawdopodobniej większość widzów zapomniała, w sezonie 8 i 9 stała się naprawdę ważną postacią. Jeszcze taka pomniejsza rzecz to też intra. Według mnie, intra w tych sezonach są świetne i unikatowe. Szczególnie intro z sezonu 10, które moim zdaniem jest najlepszym intrem z całego serialu, po prostu te ilustracje przedstawiające wszystkie wydarzenia z Ninjago są naprawdę fajne. Muzyka też jest taka wiecie nostalgiczna. I sezon 8 i 9 również mają naprawdę klimatyczne intra, które różnią się od poprzednich sezonów, przez co bardziej ta trilogia o mnie się wybija. No i porozmawiamy jeszcze o marketingu, który moim zdaniem w tych zonach po prostu był dobry. Dostaliśmy naprawdę dużo zwiastunów, dużo plakatów, szczególnie na sezon 10. Mieliśmy plakat do każdej głównej postaci, co było naprawdę ciekawym zabiegiem. No i wydaje mi się, że sezon 16 miał szansę co pobić, ale LEGO niestety zypartoczyło robotę. No i zakończenie 10 sezonu. Moim zdaniem było to idealne zakończenie tak naprawdę całej serii. Gdyby po tym nie było już nic, wydaje mi się, że nikt by się nie obraził, bo to naprawdę według mnie dobre zwiększenie całej historii, ale jednak było to zakończenie, które pozostawiło otwartą furtkę do następnych historii. No i oczywiście twórcy z tego skorzystali, ale zakończenie mimo wszystko według mnie było naprawdę świetne i jak już mówiłem, może to być nawet zakończenie całej historii, jak ktoś by tak sobie chciał uważać, no to może sobie tak uważać, że to co dzieje się po Zonie 10 już jest niekanoniczne. No i jeszcze taka głupia rzecz, nie umiem tego w ogóle wytłumaczyć, ale te zony mają to coś, nie wiem co, ale coś w nich jest takiego, co według mnie jest naprawdę genialne. Więc dobra, napiszcie koniecznie w komentarzu, co wy sądzicie o tych sezonach, o trylogii Oni. Jak wam się podobała, jakieś plusy, minusy, coś tego typu, chętnie poczynam wasze opinie. Koniecznie też obejrzyjcie odcinek o tym, dlaczego według mnie sezon 7 jest naprawdę dobry i jest po prostu niedoceniany przez fanów.